Siemanko. Często w Volvach spotyka się takie zjawisko w serii S70, V70, C70, tych przed 2000 rocznikiem, że pali nam się kontrolka ABS-u. Jeśli dodatkowo auto wyposażone jest w kontrolę trakcji, u mnie tego nie ma, to dodatkowo będzie też zapalał się tutaj błąd od systemu trakcji, ponieważ te dwa systemy są ze sobą powiązane. Jak to wyeliminować? I co za to odpowiada? Najczęstszą przyczyną jest awaria tutaj modułu, który znajduje się przy pompie hamulcowej. Ten czarny plastik, który się tutaj znajduje. Ten czarny plastik to moduł ABS-u. Powstają tam zimne luty. I te zimne luty można przelutować. Czyli bierzemy lutownicę, wykręcamy moduł, rozbieramy go i przelutowujemy, albo na przykład grzejemy też, żeby te luty się nam rozpuściły i po prostu, żeby ścieżki były drożne, że tak powiem, dla prądu. Jest też prostsze rozwiązanie. W przypadku mojego egzemplarza dzisiaj je wypróbuję. Potrzebne narzędzia nam to Torx 25, którym jest przykręcone tutaj coś. Oczywiście u mnie jest to stuningowane, a także gwiazdkowy. Tu tak na dobrą sprawę powinno być właśnie, tutaj powinien być Torx 25, ale u mnie to ktoś już stuningował, założył tutaj coś innego. Ściągamy obudowę, się tutaj tam osłonę. Należy uważać tutaj na światełko. Można je odłączyć sobie. Ta osłona będzie nam już zbędna. I teraz tak. Odsuwamy sobie fotel. Chyba tak się nie da. O, właśnie tak. Robimy sobie miejsce, żeby się położyć niejako. I tam pod spodem, głęboko, głęboko, będzie sobie licznik oraz lampki. O, tutaj to widzicie bardziej. Ja tutaj zaraz dojdę i pokażę wam efekt pracy za moment. Dół zmontowany. Zapalmy furę, zobaczmy, co nam tutaj się zapali. Nic nam się nie zapaliło, czyli błąd usunięty, błąd skasowany. A kasuje się to taką żaróweczką. Jest ona tutaj zbędna. Także porady van garage, naprawy szybko, dobrze, niekoniecznie profesjonalnie. Polecam wam, a ja was pozdrawiam. Cześć!